trafiają do działu R&D, który marzenia przekuwa w realne produkty, tak żeby te produkty były nie tylko atrakcyjne, nie wiem, wizualnie czy smakowo, ale też żeby miały swoją odpowiednią cenę, taką, żeby konsument tego zaakceptował. Kategoria nie jest stała, tak? Patrząc na kategorię napojów, można powiedzieć, że mocno dużo się ona zmieniła, tak? To nie są te same napoje, co kiedyś. Doszły nowi gracze, którzy oferują produkty, które niosą coś więcej, tak? Jakieś izotoniki, mniejsza zawartość cukru, bądź zamiana cukru na inne składniki, które nie są bezpośrednio, jakby bezpośrednio negatywnie nie wpływają na zdrowie, tak? Tak naprawdę nadal mamy to samo, tak? Ten sam produkt. Rozwój kategorii produktów w kategorii jest ważny, żeby uplasować nie tylko produkt pod względem ceny, ale również innych walorów, które będą po prostu mogły go wyróżniać na tle konkurencji.